Nawiązując do tego, co mówił Adam Łaszyn, podsumowując rok 2018 w PR-ze, zauważył, że coraz więcej kierunków PR-owych się zamyka, kierunków studiów podyplomowych, i one się cieszą mniejszą popularnością na rzecz tych, które kształcą w zakresie komunikacji interaktywnej. Natomiast ja uważam, że warto podkreślić to, że to nie tylko podyplomówki kształcą PR-owców w Polsce, tylko to kształcenie jest możliwe na różnych etapach edukacji. Zaczynając od klas licealnych, o takiej specjalizacji, aż poprzez studia pierwszego, drugiego stopnia, to też jest specjalność, a nie kierunki studiów, poprzez podyplomówki, aż po szkolenia i kursy z tego zakresu. I na każdym etapie kształcenia są inne czynniki, które mają wpływ na to, czy te kierunki są popularne i czy one są wybierane, ponieważ na przykład na studiach pierwszego stopnia o tej popularności dopiero decyduje jakiś wykładowca, który prowadzi zajęcia, trochę informacji wokół tego zawodu, a na przykład na podyplomówce już zupełnie inne czynniki, na przykład znani wykładowcy, a także już wiedza z zawodowego życia tych osób, które przychodzą. I to jest jedna strona medalu. A druga strona medalu dla mnie to nie jest to, że to nie jest kwestia ilości osób, które studiują, a jakości studiów i ich efektywności. A to się między innymi wiąże z tym, jak mocno te studia, programy studiów są dopasowane do potrzeb praktyki biznesu. Ci studenci, którzy przychodzą na studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia po innych pierwszego stopnia, to nie do końca wiedzą, co to jest PR, czym się będą zawodowo zajmować, ale tak naprawdę dla nich to jest coś takiego interesującego, trochę obcego, i czekają na te przedmioty PR-owe po to, żeby się dowiedzieć właśnie więcej wokół tego, i jeżeli już wybierają tą specjalność PR-ową, to już są zdecydowani na to. Jeżeli chodzi o tą efektywność i jakość edukacji i to powiązanie z praktyką biznesu, to uważam, że tutaj bardzo ważną rolę ma Polskie Stowarzyszenie Public Relations, ale jak również Związek Firm PR. Dlatego, że PSPR mógłby między innymi wpłynąć na to, aby określić efekty kształcenia, które mają zostać osiągnięte po skończonych danych stopniach kształcenia, czyli tak samo efekty kształcenia w tej chwili w systemie polskim edukacji, dopasowanym do norm europejskich, mamy tak zwane efekty kształcenia, i na każdym etapie edukacji one są określone. Więc nasza rola mogłaby być taka, abyśmy te efekty pomogli określić, a także przede wszystkim współpracowali z tymi uczelniami, które mają specjalności PR-owe na profilu praktycznym, bo w Polsce jest możliwość kształcenia na profilu teoretycznym i praktycznym na uczelniach.